Hej wszystkim, tu Czy witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dawno nie było takiej formy filmików stricte omawiającej coś, pokazującej wam coś aktualnie na kanale było więcej unboxingów i filmików z moją twarzą i nie będę ukrywał, że te unboxingi troszkę mnie zmęczyły uwierzcie mi, że nagrywanie z twarzą nie jest dla mnie takie dość przyjemne i o wiele łatwiej nagrywa mi się, kiedy mówię do mikrofonu i my nie widzicie chyba, że chcecie abym spróbował nagrywać takie filmiki z twarzą, to piszcie być może spróbuję anyway, jakiś czas temu 4 miesiące temu, czy? plus minus. Nagrywałem filmik o lalkach Monster High, które nie były lalkami Monster High, były to głównie podróbki i lalek. Omawiałem je trochę, pokazywałem je wam. Poziom tych podróbek był różny. Filmik spodobał wam się na tyle, że chyba nadeszła pora, aby nagrać kolejną część tego filmu. Póki co będzie to ostatnia część, ale być może nagram trzecią i to będzie ostatnia. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to przyjmiecie. Piszcie, lajkujcie i w ogóle. Jeśli nagram trzecią część, to jest bardzo możliwe, iż też kupię sobie jakąś podróbkę i ją otworzę na kanale. Więc jeśli macie jakieś linki do jakiejś Jakiś fajkowy lalek Monster High, albo macie jakieś zdjęcia, to wysyłajcie mnie na Instagramie, mojego Instagrama macie w tak samo mojego TikToka oraz mam listę życzeń na Amazonie, oraz grupkę na Facebooku. Tam też zapraszam. A teraz bez przedłużenia zaczynajmy. W filmie, zaczynamy od screena z bodajże AliExpressu nie jest to mój screen, jest to screen zjęty z internetu, także tak. Mamy tutaj trzy pak lalek z Scaris, bo tak, zawsze jak jest lalka z Chińczyka, to jest podróbką, Najczęściej na tylko od Scaris, od Freaky Fusion albo od 13 Zawsze. A, no i jeszcze są pudełka od y, straszka ma reakcja z jakiegoś powodu. Mamy tutaj trójpak Kloda, Holta oraz C. Y, 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 Jacksona. Tak, Jacksona, chodziło mi o Jacksona Okej, okay, tutaj bym się już tak nie złapał Bo widzę, że coś tu mi bardzo, bardzo nie pasuje Ale na tej samej aukcji mamy inne zdjęcia I tutaj już Hold wygląda Normalniej Jest to zupełnie inny Hold, ale no wiecie Wygląda dość normalnie, w sensie Jest dość wierny oryginałowi I ma artykulacje, i ma wszystko Myślę, że jest to dobra alternatywa na posiadanie Holda Bo jest on dość drogi Tutaj mamy kolejne zdjęcia, nie wiem czy są to zdjęcia z tej samej aukcji Czy po prostu inne randomowe zdjęcia Nie wiem czy Dus jest podróbką czy nie, wydaje mi się, że jest, ale wygląda dobrze, Jackson jest podróbką na stówę ten sweter jest bardzo dziwny Kroc jakiegoś powodu ma przeprapowane włosy na zielono super, uwielbiam to Holt tutaj nie wygląda źle, po raz kolejny jest dość wierny oryginałowi ale mam dziwne wrażenie, że wszyscy chłopcy mają odlew ciałka Kloda, jakby każdy z nich ma szpony zamiast dłoni, i ma pazury. Tak, definitywnie mają odlew, kloda. Każdy ma pazury. I szczerze, Deuce, Jackson i Colt tutaj to nie wygląda tragicznie. Owszem, ubranka są tak dziwne, ale sama goła lalka podejrzewam, że mogłabym je zmylić. Mogłabym je zmylić naprawdę. Naprawdę, Colt jest super zrobiony. Okej, okay, okay, cofam to. Ok, kolejną lalkę chciałbym sobie podzielić na dwie części. Spójrzmy najpierw na pudełko. Pudełko, no, widać, że jest y, typowym Chińczykiem. Jest to pudełko od 13 życzeń, z podejrzanie dziwnie wyglądającym tekstem. Z pana tłumacza Google'a. Logo też jest dziwne i ten dziwny randomowy przykielet w pudełku. Ale sama lalka, bez pudełka, wygląda dobrze. Jakby widać, że czym się zainspirowali i że otworzyli to coś. Podejrzewam, że gdybym przeglądał Vinted od trzeciej nocy. Co się zdarza co jakiś czas, być może co dwa dni, albo codziennie. I gdybym zobaczył walkę bez pudełka, to mógłbym się złapać. Naprawdę jest to dobrze otworzone. Jestem w szoku. I nie wygląda to aż tak kiczowato. Okej, okay, nie mogło być zbyt długo dobrze, ok. Uwielbiam fuzję Monster High i Bratz. nic się nie trzyma kupy. Dosłownie. Jestem ciekaw, ile rodziców się nabrało na takie podróbki. Przez to, że dzieci chciały Bratz, czy przez to, że chciały Monster High. Chociaż tak naprawdę, zjeżdżając na chwilę z tematu Monster High, podróbki Bratz są dość dobre. W sensie, wciąż nie są tak dobre jak oryginały, ale jako dzieciak kupiłem sobie jakieś podróbkę lalki brat nieświadomie Ponieważ to była lalka używana W ogóle te lalki były w jakimś sklepie, gdzie były takie wielkie pudło lalek używanych Można było sobie kupić po taniości I tam były przyróżne lalki, pamiętam, że tam były lalki Wings, Witch, Barbie chyba też Ale bardzo mi się spodobała właśnie lalka Bratz i chciałem ją bardzo mieć I naprawdę dopiero wtedy, kiedy zacząłem się bardziej inicjować lalkami jako kolekcjoner Albo po prostu, kiedy byłem już bardziej świadomy To dopiero wtedy ogarnąłem, że ta lalka jest podróbką Serio. Okej, okay, tutaj nie wiem, czy mam to zaznaczyć jako podróbkę, czy inspirację, ponieważ widać, że strój jest inspirowany Draculorą. Odlew główki sam nie wiem, skąd jest wzięty. Ciałko jest chyba typowym ciałkiem od tych starszych lalek Barbie. Rysunek oczu i całego makijażu jest wzięty od Kleo. ale jest to na swój sposób orocze i dość oryginalne. Jakby nie jest to taka chamska podróbka, wiecie o co chodzi. I tych lalek trochę jest i szczerze myślę, czy nie nagrać filmiku oddzielnego dla takich lalek, bo to jest dość ciekawy temat. Okej, okay, y ja nie wiem co to ma być za fuzja Ich ciałka kojarzą mi się Rzeczywiście z Monster High Ale i też z Wings I były też jakieś takie lalki, które miały bardzo długie nogi One też mi dają ten vibe Jestem pewny, iż ich nogi Są połączone z butami Jakby nie wydaje mi się, żeby te lalki miały stopy To znaczy wydaje mi się, że te buty Są połączone z nogami Albo są zrobione tak samo jak buty ubrac Główka daje mi vibe lalek Wings Szczerze ta różowa lalka Ta w ubranku i ta sama. Która te siedzi, bo to są chyba te same lalki Są dość cute, podobają mi się Ta szara też nie jest zła, ale naprawdę nie wiem Co to ma być, czy to ma być Monster High Czy Metal Pony, czy... Czy, czy coś? I jeszcze ta zielona lalka ma chyba w sobie broka, to w ogóle nowi Stars jakieś. Ciekawe. W sumie chętnie bym zmoczył na żywo, naprawdę. Okej, okay, ten też ma pora na gotyckie anioły z akcesoriami. To pudełko przez te kwiatki na dole daje mi taki vibe pudełka od podpasek. Jakby moja mama kupowała jakieś podpaski, które miały identyczne kwiatki na sobie. Nie żartuję. I też były różowe. Same lalki wyglądają jak takie typowe chińskie lalki od pana Chińczyka z kiosku. Te lalki są inspirowane najwyraźniej księżniczka i piosenkarka, ponieważ mamy tutaj albo kronę, albo okulary i mikrofon, także... a i torebkę, e, to jest ważny szczegół. Nieironicznie chciałbym Franki. Nieironicznie. Nie wiem, to jest po prostu takie chaotyczne, randomowe, ale też mi się podoba w jakiś sposób. Jestem dziwny, wiem. Dobra, kolejne lalki są lalkami bodajże o tej samej nazwijmy to firmy, ale w wielkim cudzysłowie, ponieważ ich Monster High nazywa się tak samo i mają te same napisy na pudełkach. Więc mamy dwupak od

chłopaka Tolarei? Nieronicznie pomysł jest spoko. Użyli oni buźki Kloda i ciałka Bratz dla Tolarei i zwierzaka klory z jakiegoś powodu. Serio ten chłopak? Dość mi się podoba, w sensie kurtka jest taka kiczowata, ale buźka nie jest tragiczna. Aż trochę mam ochotę go poszukać i kupić dla mojej Tolarei, żeby po prostu miała jakiegoś chłopa przy sobie. Może wtedy by mnie mniej irytowała jako postać. Dobra, przyznam, że te alki są takie dość kiczowate i w ogóle, ale kolejne alki, jakie wam pokażę, ja jestem osobiście w szoku iż ta osoba, bo powiedzmy, że to projektowała jedna osoba, a nie grupa osób, nie pracuje dla matela. Jakby ta lalka ma potencjał. Uwielbiam kolorystykę, ten błękit i fiolet. Niekoniecznie uwielbiam sukienkę. To, to, to by musiało być wywalone. Ale widzę ją jako jakąś wróżkę w świecie Monster High. Być może wróżkę, która powoduje twój paraliż senny. Co prawda wciąż nie wiem, czy ma być to wróżka, czy co innego, ale bardzo mi się podoba jej buźka. I myślę, że ta lalka mogłaby być taką dobrą podstawą po jakiś custom albo stylizację. Naprawdę jestem w szoku. Ciałko jest od Monster High, ale mam wrażenie, że ta lalka ma bardzo małe stopy. Nie wiem, czy to jest kwestia. Mam też wrażenie, że te czułka, które ma na sobie na górze swoich włosów są podwinięte od Novi Stars. Z jakiegoś powodu. Okej, okay, ta lalka jest przeurocza. Kojarzy mi się ona z Gulią, która jest zmieszana z jej wersją z 13 życzeń oraz z z gdzie w jednej scenie w którymś filmie była ubrana jako taka wojowniczka. Wygląda, jakby to połączyli i stworzyli to, ale naprawdę ta lalka mi się podoba. Nie, naprawdę jej nie żartuję. Chcę tą lalkę. Naprawdę. Kolejna lalka jest ciekawa, ponieważ widzę inspirację z Krytą, ale reszta. Super. Sukienka, to pudełko daje mi już vibe Japonii, nie wiem czemu. Jej buźka mi się tak nie podoba jak lalki poprzedniej. Wygląda bardzo dziwnie, jej oczy są bardzo małe, jej buźka jest bardzo biedna. Mam bardzo mało szczegółów i sukienka też jest taka mała. nic tu do siebie nie pasuje zbytnio, ale nie jest aż tak zła. I ostatnią lalką dziś jest oto ta ślicznotka, o mój Boże, uwielbiam w niej wszystko. Nawet ta sukienka nie wydaje mi się aż tak tragiczna, naprawdę, ale Jezus Maria, jej oczy są są prześliczne. Jej włosy są prześliczne. Ona w ogóle jest cała prześliczna. I naprawdę ja nie wiem czemu osoba, która tworzyła te lalki nie pracuje dla metela. Naprawdę jest przeurocza, prześliczna. Uwielbiam ją. Nieironicznie chcę ją w swojej kolekcji. Pewnego dnia będę musiał usiąść do komputera, albo do telefonu i poszukać tych lalek, bo tej lalki sobie nie odpuszczę. Muszę ją mieć. Co prawda jej skrzydła wyglądają tak, jakby były tak typowo zeżnięte od Barbie Maripozy, albo od jakiejś innej lalki Barbie Wróżka. Ale tak. I kojarzy mi się ona z takim utylkiem, albo z wróżką miłości. O Boże, tak. No i to było tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Naprawdę niektóre lalki były tragiczne, a niektóre były naprawdę cudowne. Mam jeszcze parę zdjęć Alek także myślę, że jest szansa, że pojawi się kolejny filmik o tej tematyce. Jeśli Wy też coś macie, to wysyłajcie mi na Instagramie. Instagrama macie w opisie filmu, tak samo TikToka i listę życzeń na Amazonie. Zapraszam także do grupki. Napiszcie mi, czy Wy, kiedy byliście dziećmi, mieliście jakąś podróbkę, jakieś lalki. A jeśli tak, to jakiej? Ja oprócz miliona podróbek Barbie i Brat miałem także podróbkę mysin. i ta alka była bardzo ładna. I tak to było tyle. Widzimy się wkrótce w kolejnym filmiku. Lajkuj, subskrybuj, komentuj, do niczego nie zmuszam albo zmuszam. Cześć na razie, pa pa!